siłą odebrali mi dwójkę dzieci. Leżałam na trawie, na tamkę zapakowali do auta, a ja ze starszym synem, Konradem, leżałam na trawie i siłą mi je odebrali, bo nie możemy się z nimi widzieć. Dzieci są w rodzinie zastępczej, dwie córeczki są w rodzinie lesbijek. Jesteśmy polskim stowarzyszeniem, do którego zgłaszają się masowo, to są setki, to jak nie tysiące, setki ludzi. Walczymy o nich, nieraz są te sprawy w ciszy. Piątka dzieci gdzieś tam jest, ulądują w Polsce, są szczęśliwi. Nie jest potrzebne nic, oni chcą po prostu być ze sobą. Te mamy nie mogą być ze sobą, ze swoimi dziećmi. Te mamy przechodzą piekło, one, ich serca są rozrywane, one naprawdę mają, pierwszy raz są przed kamerami. Mój starszy syn urodził się w Polsce, a mój Natanek urodził się w Niemczech. Mieszkam tutaj od prawie 4 lat. No i wszystko było dobrze, jak Jugendamt nie wtrącił się w moje życie. Dzieci zabrali ze szkoły, do lekarza, z przedszkola. Robili im obdukcję, czy dzieci nie są bite, czy nie są molestowane seksualnie, sprawdzali. Przyszliśmy z powrotem do Jugendamtu i powiedzieli mi, że oni mi zabierają dzieci. Und wenn das Jugendamt als Autorität spricht, jak Jugendamt mówi jako autorytet, dann sagen auch die meisten Richter jawohl. To większość sędziów mówi jawohl, tak jest. Wir sind in Deutschland. My jesteśmy w Niemczech. Zum Ja sagen erzogen. Wychowani do potakiwania. Und das darf ich eigentlich im Fachdienst nicht. Właściwie ja tego nie mam prawa robić w fachowej służbie. Aber das ist auch ein geschichtliches Problem. Ale to też jest problem historyczny w Niemczech. Gehorsam. Posłuszeństwo. Autorität. Autorytet. Befehl. Rozkaz. Und das passiert. I to ma miejsce. Und deswegen, wenn das Jugendamt sagt, das ist so. I dlatego jak Jugendamt powie, tak jest. Da kommt gar keiner erst so richtig auf die Idee, Fragen zu stellen. Właściwie wtedy nikt nie wpadnie na to, żeby stawiać pytania. Und wenn sie diese Fragen stellen, a jak ktoś stawia takie pytania, dann sind sie doch mit Sicherheit irre. To na pewno jest psychicznie chory. O godzinie 14 walenia w drzwi do domu, 7 policjantów jechało mi do domu z panią socjalną, nie wiedząc w ogóle, co jest grane, nie znając w ogóle niemieckiego. Kazali mi spakować dzieci i siłą odebrali mi dwójkę dzieci. Leżałam na trawie, na tamkę zapakowali do auta, a ja ze starszym synem, Konradem, leżałam na trawie i siłą mi je odebrali. Powiedzieli, że dzieci są agresywne. Nie powiedzieli żadnych mi zarzutów w tym dniu. Nawet się nie przedstawili w ogóle. Nic nie powiedzieli. Po prostu wzięli sobie jak swoje. Po prostu zabrali mi bezpodstawnie dzieci. To chciałabym, żeby moje dzieci wróciły do domu. Walczyłam jak mogłam, ale jak ja miałam 7 policjantów, kazali mi spakować i po prostu odebrali. Beim polnischen Verband kommen so viele Hilferufe an. Do polskiego stowarzyszenia trafia tak wiele próśb o pomoc. An manchen Tagen erreiche ich bis zu 80 E-Mails. W niektóre dni dostaję tak do 80 e-maili. Ich kann sie nicht alle lesen. Nawet nie jestem w stanie wszystkie przeczytać. Dzieci płakały na schodach u lekarza. Nie chciały nigdzie iść. Po prostu ich zabrali ze szkoły i z przedszkola. Nie pozwolili mi się nawet z nimi pożegnać. Po 3 tygodniach była rozmowa z nimi w siedzibie AWO w Lubek. Also die Geschichte des Jugendamtes ist natürlich schon so ungefähr seit 1911. Historia Jugendamtu zaczęła się od roku 1911.
und ist damit über, naja, 100 Jahre alt. Teraz mam właściwie 100 lat. Aber es hat natürlich in jedem deutschen System Probleme gehabt. W każdym niemieckim systemie były z nią problemy. Und wenn man auf die Geschichte abzielt, jak się na historię patrzy, ist ja oft die Frage, was ist übrig geblieben? Jak się patrzy na pytanie, co pozostało? Und natürlich sind auch Worte aus der Nazizeit übrig geblieben. Naturalnie pozostały słowa, sformułowania z czasów nazistowskich. Później 23 maja mieliśmy wizytę w Jugendamcie o godzinie 10 rano w sprawie dzieci. Powiedzieli, że dzieci na placówkach się mają dobrze. A wiem, że mój Konrad, syn, który skończy zaraz 8 lat, bardzo tęskni za mną. Chce do domu, tak samo jak ten młodszy Nathan. Stwierdzili, że dzieci mają coś z psychiką, że oni chcą mnie leczyć, że u mnie w domu była jakaś sytuacja, a to jest w ogóle nieprawda. Ja jestem bardzo dobrą mamą i wiem po prostu, że to są po prostu tylko bzdury. Powiedzieli też, że mam za dużo zabawek w domu, że w ogóle... No, dla mnie to są niezarzuty, tak? Bóg dał nam wolność. Jeden z najpiękniejszych darów, który też pozwala, że możemy tak żyć czy inaczej. To jest nasza sprawa i nie pozwolimy nikomu, żeby tą wolność ograniczać. Są też wolności, różne konwencje, są traktaty praw dziecka. W Niemczech to jest wszystko martwy papier. Ja mówię, kiedy ja mogę zobaczyć dzieci? Ja chcę z dziećmi się zobaczyć, bo nie możemy się z nimi widzieć. Dzieci są w rodzinie zastępczej, dwie córeczki są w rodzinie lesbijek. Drugie mają zmienioną znów rodzinę, a syn jest u szwagierki. Też nie możemy go tak widywać, bo się boi, że jej z kolei dzieci zabiorą. Und es leben im Deutschland alleine. W Niemczech żyje, tylko w Niemczech żyje ungefähr 3 Millionen Polen. Około 3 milionów Polaków. Die sind anders erzogen worden. Którzy są inaczej wychowani. Und machen Fehler aus deutscher Sicht. Im robią, popełniają błędy z punktu widzenia niemieckiego. Der polnische Verband wird dann immer wieder in die Richtung gebracht, das sind alle Nazis. Polskie Stowarzyszenie jest często zszufladkowane, że to wszystko są nacjonaliści. In Wirklichkeit sind es Methoden, die wir kritisieren, die die Nazis hatten. W rzeczywistości są to metody, które my krytykujemy, metody nazistowskie. Teraz 22 o 9.45 mam sprawę w sądzie. Tu w Bremenhaven. O dzieci. Do tego czasu w ogóle dzieci w ogóle jeszcze nie widziałam. Chcę się zobaczyć z dziećmi. Nie mogę w ogóle funkcjonować bez dzieci. Dla mnie to jest po prostu każdy dzień bez dzieci, to jest po prostu koszmar. Chciałabym po prostu, żeby wróciły do domu. Pojechaliśmy na spotkanie z dziećmi. Córkę mi z rąk wyrywali. Krzyczała Jessica, mama, ja nie chcę iść do Femi. Ja chcę z wami do domku, ja nie chcę tam iść. Nie chcę. Sie sind ein Querulant. Pan jest kwerulantem. Weil sie machen das gute deutsche Amt, bo pan dobry niemiecki urząd, für Versagen verantwortlich. Jako niemiecki urząd, który zrobi błędy, coś takiego jest niemożliwe, jest unmöglich. Und weder hätten sie unseren Kaiser, ani nasz cesarz, noch hätten sie unseren Führer, ani naszemu Führerowi. Und auch nicht das deutsche Jugendamt heute für Fehler verantwortlich gemacht. I nie, nikomu nie można zarzucić, że ktoś błędy popełnia, tak jak Jugendamtowi. U mnie sprawa w sądzie ma się odbyć co najmniej za pół roku, ponieważ utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, oni dostają 1145 czy 7 euro rodzina na dziecko. Jugendamt dostaje na jedno dziecko 6 tysięcy, czyli u mnie na pięcioro dzieci oni mają 30 tysięcy euro miesięcznie. Dla nich to jest po prostu czysty zarobek. Dass eine Hilfe von 12.000 euro pro Monat, że pomoc kosztująca 12 tysięcy euro miesięcznie notwendig ist, jest konieczna,
damit ein Kind einen zerkratzten Schreibtisch, żeby dziecko przy porysowanym stoliku, einen kaputten Kleiderschrank, przy porysowanym biurku i zepsutej szafie na ubrania, und ein schlechtes Bett hat. I miało złe łóżko. Weil das helfen soll. Bo to ma pomóc. Und sowas sehe ich. A takie rzeczy ja widzę. Dann habe ich Fragen. Wtedy mam, nasuwają mi się pytania. Worum es dabei wo wirklich geht? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Und ob es nicht so ist, dass die Mutter das Kind nicht besuchen darf? I czy to nie jest tak, że matka nie może dziecka odwiedzać? Weil die sich über solche Verhältnisse aufregt. Bo ona się zdenerwuje, jak to zobaczy. Und zwar werde ich dafür bestraft werden, dass ich ihnen die Wahrheit sage. Dlatego będę ukarany, bo państwu mówię prawdę. Aus dem einfachen Grunde. Z prostego powodu. Dann trete ich wie gestern einen Richter gegenüber. Wtedy staję, tak jak wczoraj, naprzeciwko sędziego. In Lüneburg. W Lüneburgu. Und der sagt mir, sie können nicht alles beweisen. Który mi powie, pan nie jest w stanie wszystkiego udowodnić. Was sie geschrieben und gesagt haben. Co pan powiedział i co pan napisał. Dann sage ich, eigentlich schon. Wtedy mówię, że właściwie tak. Dann sagt er, wir machen 40 Verhandlungsstunden. No to on mówi, no to będziemy 40 godzin procesów mieli. Kostet mich ungefähr 3000 Euro. Mnie to będzie kosztowało około 3000 Euro. Oder ich nehme eine Strafe entgegen, die symbolisch ist und wir einigen uns. Lub przyjmę karę symboliczną i my się tutaj dogadamy. Weil der Richter weiß, bo sędzia wie, dass ich beweisen kann, że ja mogę udowodnić. Aber wenn ich's beweise, ale gdy to udowodnię, werde ich für den Beweis bestraft. Wtedy będę ukarany za udowodnienie. Weil wir bekommen natürlich auch von den ganz vielen aufgebrachten Eltern, bo my dostajemy naturalnie z bardzo wielu zdenerwowanych rodziców, od wielu zdenerwowanych rodziców, oftmals Ton- und Bildmaterial, często nagrania, audio i wideo, die jagen mich also durch ganz Deutschland, za którymi muszę do tych rodziców często jeździć przez całe Niemcy. Und Eltern zeigen mir, was in einer Einrichtung des Jugendamtes passiert ist, auf Bild. Rodzice pokazują mi na nagraniach, co się działo w przytułkach Jugendamtu. Regen sich ganz doll auf. Bardzo się denerwują. Sie haben recht, aber man darf das nicht aufnehmen. Oni mają rację, ale nie wolno tego nagrywać. Ich sehe also mehrere hundert. A więc widzę wiele setek Videos, nagrań wideo, Tonaufnahmen, nagrań audio, will die gar nicht haben, bo ich nie chcę mieć, weil ich nichts wie Schwierigkeiten damit bekomme, bo przez to dostanę nic innego jak tylko problemy. Aber man kann ja nicht ignorieren, was man gesehen hat auf der. Ale nie można na trwałe ignorować tego, co się widziało. Dass Menschen rassistisch behandelt werden, że ludzie są w sposób rasistowski traktowani, dass Menschen in ihrer Ehre Religion verletzt werden, że ludzie w ich godności i religii są ranieni, poniżani, dass Menschen dort auch nicht unbedingt nur Hilfe erfahren, że ludzie tam niekoniecznie tylko doświadczają pomocy. Sogar, dass Kinder missbraucht wurden sexuell in der Einrichtung. Często zdarzało się, że dzieci były seksualnie wykorzystywane w przytułkach. Und es auch Kinder gab, die gestorben sind. I też zdarzały się dzieci, które umierały. Unsere Ministerin Schlesig. Nasza pani minister Szwecji. Macht gerade das neue Gesetz. Akurat tworzy nowe prawo. Und es wird, wenn es durchkommt, jeżeli o to przejdzie, to nahezu unmöglich, dass Kinder, die weggenommen worden sind vom Jugendamt, stanie się praktycznie niemożliwe, żeby dzieci, które zostały przez Jugendamt zabrane, wieder zurück zu der Familie kommen, mogły wrócić z powrotem do ich rodziny. Logo, wiadomo, polskie farby, polska flaga naokoło, pierwszy wizerunek orła na polskiej monecie z czasów Bolesława Chrobrego. Dlaczego ten wizerunek? Właśnie taki, no może taki nie za bardzo ten orzeł, taki bojowy jak jagielloński.
No, nawiązaliśmy do tego, do polityki Chrobrego. W tym czasie mieliśmy bardzo nieudolne rządy w Polsce, lokajów praktycznie. A Chrobry walczył o Łużycę, miał spotkanie z cesarzem Ottonem w Gnieźnieńskim. To był godny władca, który potrafił walczyć z wrogiem, ale potrafił z nim też po przyjacielsku, jak trzeba, rozmawiać. I chcieliśmy, żeby to nasze logo mówiło, jacy my jesteśmy, w kontraście do lokajów, do ludzi, których w domu wychowano, że oni muszą do Niemców pełzać na czworakach, że inaczej się nie da iść, chodzić na stopach, oni na kolanach.